Odwoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Kosakowie. I proszę bardzo o opinię Komisji do Spraw Społecznych i Edukacji. Komisja 7 głosami za, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przejdziemy zatem do głosowania. Głosujemy nad podjęciem uchwały dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Kosakowie. Głosujemy elektronicznie. Jeszcze radna Mirosława Piotrowska nam. Tak, 13 głosami za, jednogłośnie podjęliśmy uchwałę. Kolejny projekt uchwały dotyczy nadania nazwy Antoniego Pięczka ulicy położonej we wsi Kosakowo na terenie gminy Kosakowo. Proszę bardzo, opinię Komisji do Spraw Społecznych i Edukacji. Komisja 3 głosami za, 2 przeciw i 2 wstrzymującymi pozytywnie zaopiniowała projekt. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, radna Mirosława Piotrowska i zapraszam do mównicy. Będę prosił o włączenie mikrofonu. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, szanowni goście. Mam pytanie takie dotyczące uzasadnienia. Kto przygotowywał to uzasadnienie do uchwały? Uzasadnienie jest tak. W dużej mierze na wniosek, który był przez Sołtysa Radę Stołecką złożony do Urzędu Gminy i w dużej mierze jest z tego wyciągnięte. Idąc głębiej, jest to na podstawie opracowania, w dużej mierze także na podstawie opracowania przez bibliotekę, przez pana Zdzisława Zygmunta Miszewskiego opracowanie. To uzasadnienie generalnie uchwały przygotowywał referat. Nie chodzi o uzasadnienie. Natomiast takie wpisanie, że sprzedał właśnie ziemię pod gimnazją za 1/3 wartości, uważam, że takie zapisy nie powinny się znaleźć. To już najlepiej trzeba było pisać wartość faktyczną, bo 1/3 to nic nie mówi. I to i tak na przyszłość dla tych, którzy będą takie uzasadnienia nam pisać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych jeszcze ma pytania? Nie ma. Jeszcze Pani Radna zajmie miejsce i przejdziemy do głosowania. Głosujemy nad podjęciem uchwały dotyczącej nadania nazwy Antoniego Pieczk ulicy położonej we wsi Kosakowo na terenie gminy Kosakowo i głosujemy elektronicznie. Obecnych 13 radnych głosowało, 7 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących podjęliśmy uchwałę. Kolejny projekt uchwały po zmienionym porządku obrad dotyczy zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo nr 9/69/93 z dnia 12 sierpnia 1993 roku w sprawie nadania nazw ulicą oraz prowadzenia numeracji we wsi Dębogórze. Proszę bardzo o opinię Komisji do Spraw Społecznych i Edukacji. Komisja 7 głosami za, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Tutaj projekt uchwały, po 3 były projekty uchwały powiązane. To dotyczy ulicy Chmielnej, która do tej pory była od ulicy Pomorskiej do ulicy Paska w Suchym Dworze. Aktualnie w działki, które znajdują się od, powiedzmy, prawie ostatnich zabudowanych budynków, czyli tak jak ona teraz będzie ślepą ulicą, tak zwaną ślepą, dalej bez przejazdu i odcinek drogi, te działki, które są obecnie
budowane na Uniwersytetem Prawnym ulicy, tamtą nazwę zdejmujemy. I Chmielna i siebie była do ulicy właśnie Limonkowej. Tak by była ulica Chmielna właśnie do Limonkowej, a dalsza część to już jest nowa. Dotyczy to okręgi kilku działek, tam 231/4, 233 przez 15, 232, 236/11, 237 przez 17 i części działki 92. Panie wrócisz się do mikrofonu, będę prosił do tego. A co z jałkami? To będzie to było w zakresie uchwał, które zostały zdjęte. A tu jest dom. To jest inne nowe domy. Te działki, które pani rada pokazywała, będą w kolejnym projekcie uchwały, który będzie pewnie na następnej sesji. To jest jedna z tych uchwał, które nie zostały zdjęte. Te są jeszcze przy. Te są już przy Limonkowej, tak? A te są jeszcze przy Chmielnej. Nie, to jest droga wewnętrzna, nawet nie wiem, czy to jest Limonkowa, czy to będzie inna nazwa ulicy. Tam to nie jest. Na razie jest Limonkowa. Ta jest Limonkowa, a ta wewnętrzna też jako Limonkowa, tak? Tu, bo tu jest widać działkę, tu widać, tak, działkę widać, jest droga wewnętrzna taka, jest wydzielona już przy tym działkę. Mandarynkowa, nie? Mandarynkowa. No bo tam była nazwa nowa. A niżej na górze jest dalej jest Kopalkowa, która finalnie to się łączy. Trzeba obiegać
dookoła, tu akurat ulicą Gronową, żeby kontynuować ulicą Chmielną, coś podobnego jak mamy w Mostach, ulica Kasztanowa, którą musimy pół wsi objechać, żeby dojechać na drugi koniec. Więc tutaj, żeby nie było takiej sytuacji, dlatego też jest zwrócona ta nazwa ulicy, dotyczy tylko tego fragmentu, który rzeczywiście będzie całym jednym odcinkiem. Ślepym tak zwanym. Tak, ślepym. Proszę. Z tym, co Państwo przedstawiacie, to mam rozumieć, że tamta pozostała część działki będzie odrębną działką i będzie miała odrębną nazwę. Ale na tą chwilę jeszcze decyzji podziałowej nie ma, tak? Bo rozumiem, że ulice... Zmiany dotyczy Pani Radny, części działki 92, czy to jest ten fragment, o którym mówię. Czyli jeszcze nie mamy decyzji podziałowej. Na pozostałe części działki będzie inna nazwa drogi. Dobra, to zadam drugie pytanie. Czy na jednej części, inaczej, czy na działce mogą być dwie różne nazwy ulic? Mogą. Okej, dobra, dziękuję. Taka praktyka jest stosowana często między innymi na skrzyżowaniach, gdzie się odbywają, są działki, takie kliny, tak to nazwijmy, z załącznikiem graficznym i nazwa jest część wydzielonego fragmentu, czy ulicy, która ją przecina i to jest powszechnie praktykowane. Wiedzą, to ktoś z Państwa radnych jeszcze? Za chwilkę nawet... Ja tak powiem, patrząc na to, taka myśl mi się nasuwa, że tak na dobrą sprawę ulica Chmielna jest zaślepiona, ale nie z tej strony, z której powinna być. Będzie można Pani Radna jeździć ulicą Gronową. Ona jest zaślepiona, ale nie z tej strony, z której powinna być. Ze strony fatalnego wyjazdu na ulicę Pomorską ta droga jest dalej przejezdna. Natomiast tam do góry dalej, to powiem uczciwie, nic nie stało na przeszkodzie, żeby to, że tak powiem, przedłużyć. Takie jest moje zdanie w tej względzie, ale... Drodzy Państwo, przechodzimy do... To jest, drodzy Państwo, odrębny temat. Jesteśmy przy nazwie ulicy. Drodzy Państwo, to co najważniejszego w tym miejscu, to żaden punkt adresowy nie ulega zmianie na dzień dzisiejszy. Nie, przy tej projekcie uchwały żaden punkt adresowy nie ulega. Dalsze części jest niezabudowana, nie... Tak, proszę bardzo, Panie Radny. Ja wszystko zapytać jeszcze tak króciutko, a co właściciel tej działki na Rożną Ciągu wnosił jakieś uwagi? Coś? Czy nie? No tej na Rożnej, ruch Chmielny i Mówkowy. Bo tam adres na pewno był od Chmielny. Znaczy nie był numeracja, nie Pana Rady. Ale tak, adres był od Chmielny. A znaczy numer, no jakby nie jest, nie wiem czy jest nadany numer już na Mówkowy. Czy właściciel się zwrócił? Nie, no to jest bardzo sołtysa na Słowacka ma danie nazwy, no. A my mieliśmy informację, że nie ma tam numeracji. Sołtysa na Słowacka. No na chwilę obecną numeracja nie wiem, czy jest nadana, nie jest naniesiona. Nie wiem, jak tam na ewidencji to wygląda. To pewnie sołtysa na Słowacka rozmawiali z właścicielem i jakby reprezentują je. Tak. Dobrze, drodzy Państwo. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy nad podjęciem uchwały dotyczącej zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo nr 9/69/93 z dnia 12 sierpnia 1993 roku w sprawie nadania nazw ulicą oraz wprowadzenia numeracji we wsi Dębogórze. Głosujemy elektronicznie. Proszę radną Wiosława Piotrowska i radną Ewa Nastały. Coś nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze przeliczę. 9 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących podjęliśmy uchwałę. Kolejny projekt uchwały dotyczy nadania nazwy handlowa ulicy położonej we wsi Kosakowo na terenie gminy Kosakowo.
Proszę bardzo, opinię Komisji do Spraw Społecznych Edukacji. Komisja 7 głosami za, jednogłośnie przyjęła projekt. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, Pani Rada, zapraszam. Interesuje mnie, kto był pomysłodawcą tej nazwy? Na wniosek sołtysa Rady Sołeckiej. Dokładnie tak. Jak komuś, Witek Kolek. Taka jest praktyka. Działki są w 100% własnością gminy, działki drogowe i na tych działkach nadają nazwę. Rzemieślnicza. Jedyna strona obecnie sąsiaduje docelowo. Droga ta by miała przebiegać zgodnie z planami, studium i miejscowym planem. Zależnie, czy to jest naniesione, jest w miejscowym planie. Do ulicy Rumskiej, w sąsiedztwie ulicy Usługowej, nieopodal jest Przemysłowa i kilka jeszcze przewidzianych dróg, które nie mają nazw ulicy. A może nawet się odwiedzić, że to jest teraz założenie? Tak. Już za chwilkę zobaczę, czy mam... Ja chciałem po prostu przypomnieć. Przed chwilą też w Kosakowie było nadanie ulicy. Rodzina żyje. Nie można było pani Pięczkowej zaprosić. To jest jednak uroczystość bardzo ważna. Nawet dla rodziny. A inaczej by się przedstawiało, kiedy żona tu by była i zadowolona. Na pewno, bo na pewno konsultowaliście się z tym, z rodziną, bo tutaj to uzasadnienie, to naprawdę, to tak za 10-20 lat to ludzie nie będą rozumieli, kto to był Antoni Dobkę. Nie Dobkę, tylko Antoni Pięczkę. To trzeba po prostu konkretnie, faktycznie sponsorował ten oświatę i tę tą ziemię, faktycznie w części. Pani, po prostu. Panie Radny, wyprosił do dobrze by było, nie? Ale że komisja, która naprawdę bardzo dobrze pracuje, nie mogła zaproponować, żeby żonę zaprosić. To wstyd dosłownie. Tylko na pierwszy. Dajecie im koniec. Dziękuję. Panie Radny, ja tylko jeszcze panu odpowiem, że oczywiście wniosek sołtysa Rady Sołeckiej był spowodowany tym, że wpłynął wniosek o nadanie nazwy ulicy z taką nazwą ulicy przez właścicieli gruntów, gdyż grunty nie są mieniem gminy, tylko współwłasność tam jest. I współwłaściciele wszyscy zgłosili taką propozycję nazwy ulicy. Proszę bardzo, Radna Agnieszka Szydowska. W tym miejscu poprosiłabym o wskazanie, które nam w tej okolicy są działki gminne. Panie Radna, wszystkie działki zaznaczone na tej pogrubionej się działki, które wchodzą pod drogę, są własnością gminy i ta działka znajdująca w tym taki trójkąt największy także jest własnością gminy. O, właśnie o to mi chodziło. I tu jest moja propozycja, od razu przy uchwalaniu tej nazwy, żebyśmy popatrzyli na to, że w tym trójkącie może być świetny rynek lokalny. Dlatego, że ten temat chcemy rozwijać i rynek tam jest do ulicy Handlowej jak najbardziej będzie świetnie przypasował. O tym mówię teraz, żeby tam pomyśleć o rynku. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radny Marcin Puchna. Szanowna Radio, Panie Wójcie, drodzy goście oraz mieszkańcy, korzystając z okazji, że głosujemy tutaj nad nazwą ulicy, to prosiłbym zwrócić też uwagę na jej kształt. I warto byłoby to zapomnieć, żeby też zwrócić się, może nie teraz w momencie, ale następnym razem o
uporządkowanie, uregulowanie jej, bo widzimy, że tutaj w tej dolnej części jednak jest bardzo wąskie gardło, bardzo wąskie prześwit tej ulicy. A jeśli to ma być z samej nazwy handlowa, no dobrze, że ona wymaga odpowiednich parametrów. Ja rozumiem, że tam jest na pewno działka, której właścicielem jest gmina. Ale jeśli nabywamy wiele innych nieruchomości, to ten mały skrawek w ramach wyregulowania po prostu tego układu drogowego warto byłoby pozyskać po prostu, żeby to uporządkować. I to jest taki tutaj bardzo ładny widok tego, że w pewnym miejscu jest bardzo znaczne przewążenie, jak gdybyśmy chcieli po prostu ten teren w pełni po prostu użytkować i stworzyć odpowiednie warunki dla tamtych przedsiębiorców, to uważam, że trzeba byłoby to zrobić. Dziękuję. A jaki jest numer działki tej, o której pan wcześniej wspomniał, że jest działką gminną, o której ja mówiłam, że była widoczna na rynek? Jaki jest numer tej działki? Pani radna, 3442 bodajże. Nie jestem pewien, tutaj mamy... Czy to jest czytelne? 3442 bodajże. A to można się na portalu sprawdzić. Kto z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przejdziemy zatem do głosowania. A co ma możliwość sprawdzenia tej powierzchni tej działki? Pani radna, to jest... Pani podejdzie do rekreatu, bo... Drodzy Państwo, przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad podjęciem uchwały dotyczącej nadania nazwy handlowa ulicy położonej we wsi Kosakowo na terenie gminy Kosakowo. Głosujemy elektronicznie. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 13 głosami za podjęliśmy uchwałę. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Dotyczy on przyjęcia programu rozwoju tras rowerowych w gminie Kosakowo. Proszę bardzo, opinię Komisji do Spraw Społecznych i Edukacji. Komisja 3 głosami za, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję. Proszę bardzo, opinię Komisji do Spraw Finansów, Strategii i Rozwoju. Komisja przeglądnęła ten projekt uchwały 6 głosami za i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt prawie 50 km ścieżek rowerowych w naszej gminie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Głosujemy nad podjęciem uchwały dotyczącej przyjęcia programu rozwoju tras rowerowych w gminie Kosakowo. Głosujemy elektronicznie. Dziękuję bardzo. 13 radnych głosowało, 12 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym podjęliśmy uchwałę. Kolejny projekt uchwały dotyczy ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Kosakowo. I proszę bardzo o opinię Komisji do Spraw Finansów i Strategii Rozwoju. Komisja w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg w gminie Kosakowo 6 głosami za, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Głosujemy nad podjęciem uchwały dotyczącej ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Kosakowo. Głosujemy elektronicznie. Dziękuję bardzo. 13 radnych głosowało, jednogłośnie 13 głosami za. Podjęliśmy uchwałę. Kolejny projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w obrębie dębu Górze gmina Kosakowo, działki numer 366/3, 366/4, 367/3, 367/4, 409/3 i 371/10. Na chwilkę oczywiście wyświetlę. Ja bym prosił, żeby w trakcie, jak odczytuję też projekt uchwały, nazwę projektu uchwały, żeby nie zabierać głosu, żeby czasami to kogoś nie dosłyszało, żeby każdy
miał szansę usłyszeć. Przepraszam, to nie ten, bo numeracja nam się zmieniła. Rozpatrywanie projektów uchwał i... To jest chyba tu. Czy są jak... Przepraszam, najpierw poproszę o opinię Komisji do spraw Finansów i Strategii Rozwoju. Komisja nie była jednogłośna w tej kwestii. Komisja 4 głosami za, 1 głosem przeciw i 1 głosem wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że wiąże się to z pieniędzmi, więc tak jak nam tu wyliczył radny Kaszuba, mniej więcej 500 zł za metr kwadratowy za dzierżawę wieczystą do takiej, do gminy będzie wpływało. Nie są. 500 z hektara. Jednorazowo, to się wiąże z jednorazową wpłatą 98 520 zł i 500 zł z hektara. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Marcin Bubna. Szanowna Rado, Panie Wójcie, drodzy goście, drodzy mieszkańcy. Operujemy terminami tutaj, Szanowna Komisja przedstawiła nam takim jak hektar i kwota. A ja chciałbym ewentualnie usłyszeć, bo rozumiem, że na tym załączniku graficznym to, co zostało wyświetlone, to jest przedmiotem jakby tego użytkowania wieczystego. Także myślę, że Rada Szanowna ma po prostu wyrazić na to zgodę. I jaka to jest powierzchnia łączy? To jest jedno moje pytanie. Czy mógłbym usłyszeć odpowiedź o łącznej powierzchni, bo widzę, że tutaj jest... 1,1 hektara. No, czyli to są jakieś ułamkowe części, czyli operowanie terminami niskich kwot odnośnie hektara, to też jest taki niepełen przekaz, uważam, bo to warto było... pokazać, że to jest niewielka powierzchnia i rozumiem, tutaj chciałbym usłyszeć odpowiedź, panie wójcie, w jakim celu to się robi po prostu tak i dlaczego ewentualnie zamiast formy użytkowania wieczystego nie ma, załóżmy, formy dzierżawy. Bo być może to by nam przyniosło dla gminy, dla mieszkańców lepsze korzyści i dlaczego państwo po prostu jakby wyszliście z taką propozycją, taką formą właśnie, bo rozumiem, że proszę mnie poprawić, jeśli jestem w błędzie, to są nieruchomości gminne. Dlatego moje pytanie, chciałbym usłyszeć właśnie, dlaczego taka forma, a nie forma dzierżawy. Panie wójcie, w tym temacie? Szanowni Państwo, dzień dobry, witam serdecznie. My przekazujemy tak naprawdę działki użytkowanie wieczyste, czyli robimy wszystko identycznie jak w przypadku sąsiednich gruntów, należą i do Czeszczanki, i zarówno do terenów tam, gdzie są ujęcia. Cały ten zabieg, jeżeli chodzi o te dwie uchwały, bo to jest pierwsza uchwała i druga będzie zaraz podobna, mają na celu tak naprawdę ujednolicenie struktury badania gruntów. Na chwilę obecną zdecydowana większość gruntów, zarówno w Czeszczanie, jak i w strefie ujęć wody, jest własnością gminy w użytkowaniu wieczystym spółki PEPIK. Zostało oczywiście kilka kawałek, które są w zakresie tych działalności, które są tak wyłącznie, że tak powiem, własnością gminy. I uważamy, że dla porządku tak naprawdę takiego prawnego powinno być to po prostu użytkowanie wieczyste. Dziękuję. O ile Państwo pozwolicie, Panie Wójcie, dla porządku finansowego chciałbym usłyszeć po prostu, dlaczego Państwo wybraliście taką formę, bo forma dzierżawy, tak naprawdę jeśli jesteśmy właścicielami gruntu, to daje nam większe możliwości, chociażby pozyskania środków do budżetu. Ja rozumiem, że może wygodniej Państwu było po prostu patrząc na odbiór.
całkowicie lustrzane pozostałych nieruchomości, ale to jest nasz majątek i dlatego chciałbym usłyszeć, jeśli chodzi o kwestie finansowe, jakie argumenty zdecydowały o tym. Czy Państwo robiliście jakąś analizę?